A my witamy ponownie. Pojawili się już piłkarze Legii. Jakoś piłkarzom Polonii nie dziwię się, że zwlekają z wyjściem na drugą połowę tego meczu. No to jest szalenie przykre uczucie przegrywać do przerwy 0-5. Zupełnie odmienne nastroje. No i teraz pojawiają się poloniści na boisku. Zastanawiamy się, czy dojdzie do jakiejś zmiany w ekipie Polonii. Dojdzie. Piotr Stokowiec jest przygotowany do wejścia na boisko i mamy również nowego bramkarza w drużynie Polonii. Oto pojawia się Paweł Kieszek, młodziutki bramkarz, którego debiut w Ekstraklasie oglądaliśmy już jesienią. O ile dobrze pamiętam, w meczu z Odrą Wodzisław, to debiut bardzo udany. Paweł Kieszek będzie bronił w drugiej połowie tego meczu. Na boisku również Stokowiec. Stokowiec. Drugą połowę rozpoczną goście. Piotr Święs prowadząc to spotkanie. Za chwilę da znak Gołaszewskiemu i Sobczakowi, aby wznowili grę od środka. 5-0 Legia prowadzi z Polonią w derbach Warszawy. A Piotr Stokowiec w miejsce Jacka Cieśli. No coś stara się zmienić, Mieczysław Brońszewski. Tak, zmiany, pytanie, co one naprawdę dadzą, bo zmiana Artura Sarnata. Zastanawiam się, czy to była decyzja trenera, czy faktycznie samego Artura. Może tak jak Marek wcześniej mówił, 5 bramek za Miką i dzisiaj 5 bramek do przerwy spowodowało, że jego stan psychiczny faktycznie nie jest na tyle dobry, ale aby się czuł, iż może jeszcze pomóc coś Polonii w tej drugiej połowie, czy po prostu trener uznał, że już trzeba dać szansę drugiemu bramkarzowi. Pytanie, czy w jakiś sposób ją wykorzysta. Wykorzystać może w ten sposób, że jeśli już będą kolejne akcje z zespołu Legii, będzie potrafił zapobiec utracie bramki. No i gramy. Tomasz Sokołowski pierwszy. Duży dowód Arczyka. Interwencja Szymanka, który już przesuwa się za Wodarczykiem. Faulowany Saganowski. Zbyt ostre wejście Michniewicza. Myślę, że Michniewicz zaczął drugą połowę na prawej stronie obrony. Rzutka w stronę Czoto. Tomasz Sokołowski drugi. Nie przejął piłki. Szansa na wyjście z własnej połowy polonistów. Wracający Surma fauluje Sobczak. Łukasz przerwał akcję. Polonistów w środku z boiska. Jest to rozwiązanie taktyczne. Faul pozwala na to, aby zespół cofnął się, ustawił z powrotem szeregi i obrony i pomocy. Jak się dziwiłem, że tylko 9 fauli w pierwszej połowie, no to już mam w pierwszej minucie w przerwie 2. Michniewicz. Poloniści muszą zagrać dużo agresywnie, przede wszystkim w drugiej linii, bo to zawodnicy drugiej linii stwarzają sytuację napastnikom warszawskiej Legii i tam naprawdę powinna się rozegrać po prostu bitwa o to, aby tą piłkę jak najdłużej przetrzymywać w tej strefie, ale w tej części gry powinna być to Polonia. Jeśli oczywiście będą w stanie to zrobić, zapobiegną kolejnym akcją, bardzo groźnym akcją Legii, która naprawdę jest rozpędzona, jest na fali, tak jak również powiedział Marek Jóźwiak, czują tą grę, mają pewność przede wszystkim w tych zagraniach i nawet te Jacek zagrania, które wcześniej widzieliśmy, te prostopadłe piłki, one były grane celnie, dokładnie, te piłki nie uciekały poza boisko, to też świadczy o tym, że Legia jest w dobrej formie. Spokojnie robiliśmy strzała do Sokołowskiego, strzał na prawą stronę Wukowicz. Traktowany Jarzębowski. Wstawia piłkę Szala. Szybkie wznowienie gry do Saganowskiego. Saganowski już tutaj szukał Surmę. Surma. Nie udało się przedrzeć środkiem. Troszeczkę lepiej ustawiają się poloniści niż w pierwszej połowie. To jest jakiś sygnał może dla Legii. Nie przejął piłki Sokołowski. Dobra interwencja Szymanka. Bomb do Sobczaka. W środku pokazuje się Dźwigała. W
na piłki z Gołaszewskim. Sobczak jeszcze raz w stronę Gołaszewskiego. Dobrze ustawiony Zieliński, ale gdzieś ta piłka mu została. Musiał ją wybijać na lód. Próbujący piłkę faktycznie. Na tyle ona jeszcze była blisko, że zdążył zapanować nad nią i wybił na lód. Łukasiewicz. Ciota. Bez żadnych zawiłości Zaganowski szybko starał się zgrać do Włodarczyka. Dobrze zaczął akcję Bukowicz, chwilkę poczekał, zobaczył na ruch kolegów, zagrał do Sokołowskiego. Sokołowski, nieudana sztuczka, bomb z autu, Michniewicz. Już możemy zobaczyć w porównaniu z pierwszą połową, Michniewicz na prawej stronie obrony, na lewej jego miejsce Stokowiec, a Krzysztof Bąk przesunięty na prawą pomoc. Gołaszewski bardziej w środku. Czoto. Stokowiec. Pokazuje się Plewnia, do niego kieruje piłkę Gołaszewski. Odegranie do Stokowca, asekruje całą tę akcję Jacek Zieliński. Piłka ucieka poza boisko. Sobczak. Cały czas Sobczak. Zablokowane dośrodkowanie napastnika Polonii. Gramy dalej. Sokołowski. Długa piłka w stronę Włodarczyka. Włodarczyk nie opanował jej. Wybijał Szwed. Czoto. Już jest szansa na konstruowanie akcji drugą stroną boiska. Sokołowski, Saganowski poradził sobie z szymankiem. Saganowski, dobre zejście do środka. Szukał tam biegających kolegów na linii 16 metrów. Jeszcze nie koniec akcji Legii. Sokołowski, Saganowski już pobiegł w pole karne. Piękna wrzutka Sokołowskiego, wybija Szwed. Włodarczyk na spalonym. Był Saganowski w momencie podania. Starał się cofnąć, ale zanim sędziego liniowego zrobił to za późno. O właśnie. Tak, Marek napalony wcześniej, a faktycznie linię obronę miał przed sobą, także ta sytuacja do zażegnania z jego strony była dosyć prosta. Informację, że na trybunach stadionu Legii jest selekcjoner naszej reprezentacji, Paweł Janas. Mam również informację, że kontuzji doznali Niedzielani Grzewłakow i szykują się jakieś uzupełniające powołania i z tego co wiemy, Paweł Janas zastanawia się właśnie nad napastnikami Legii, przede wszystkim nad Markiem Saganowskim, ale także i nad Piotrem Włodarczykiem. To może być druga dobra wiadomość dla Saganowskiego dzisiejszego wieczoru. Jeśli faktycznie potwierdzą się Jacek te informacje i trener Janas będzie potrzebował napastnika, mam nadzieję, że skorzysta z niego. Chociaż mówię, oddajmy jemu prawo decydowania o tym, kto w tej reprezentacji powinien grać i uszanujmy jego decyzję. Ale jeśli oczywiście my, kibice i ludzie, którzy oglądają to spotkanie, mogliby zadecydować, bez wątpienia byłby to Marek. Włodarczyk przed bramkę. No, płynnie, ładnie chcieli zagrać legioniści. Włodarczyk! Włodarczyk! I wybija z linii bramkowej Rafał Szwed. Machniało szóstym golem. Kolejne świetne dośrodkowanie Włodarczyka na długi słupek. I zabrakło faktycznie może metra do tego, aby padła kolejna bramka. Zawahanie bramkarza. Próbował wychodzić do tej piłki, skrócić kąt. Ale na szczęście Piotrek Włodarczyk nie uderzył piłki tej tak czysto, aby ona mogła znaleźć drogę do siatki. Wciąż zatem 5-0. Znów zrobiła się luka w środku boiska. Znów więcej miejsca ma Bukowicz. Sokołowski i Szala. Wycofanie do Zielińskiego. Surma. Czoto. Zastanawiano się, jak płynie ta absencja Marka Jóźwiaka na postawę
obrony Legii. Nick Sanchato ostatnio nie grał, czuł kontuzję, a tu powrót do podstawowego składu, ale ta obrona nie ma zbyt wiele pracy. Włodarczyk, 18 metrów, zablokowany strzał, ale piłka jeszcze u Sokołowskiego, miękka wrzutka, broni Kieszek. Podbudowująca interwencja młodego bramkarza Polonii. Brawo, brawo dla bramkarza Polonii. Świetna interwencja. Praktycznie w sytuacji, kiedy wydawało się, że będzie bez szans, potrafił wybronić swój zespół przed stratą kolejnej bramki. Brawo dla bramkarza Polonii. Teraz niebezpiecznie Legia w obronie, ale świetnie poradził sobie Szala. Surma kieruje akcję na lewą stronę, długa piłka do Saganowskiego, a Saganowski wykazuje wielką chęć do gry, nie zawsze uważa na linię ostatniego obrońcy, znów złapany na offside. Tak, po raz kolejny Marek na pozycji spalonej, super. Ale zauważmy, że jest tym pierwszym takim żądłem, który czyha tylko na takie momenty, aby przedrzeć się przed pole karne już z piłką przy nodze, kiedy będzie znajdował się bramkarz Stana sam, szuka tego kontaktu, gra na pograniczu ryzyka spalonego. W tej już po raz trzeci chyba z kolei był złapany, ale trzeba przyznać, że wcześniejsze akcje właśnie na takim ryzyku gry na pograniczu spalonego zakończyły się powodzeniem. Zeznał Paweł Sobczak. Ciężki ten powrót na nasze ligowe boiska po różnych przygodach w innych krajach. Widzieliśmy, że Włodarczyk nie strzelał, on zgrywał do Saganowskiego. Tak, zgrywał tą piłkę. Próbował wewnętrzną częścią stopy zgranie. Na czwartym etapie Marek biegał i gdyby dokładnie to zrobił, bez wątpienia padłaby kolejna bramka. Rafał Szwed, potężne uderzenie lewą nogą i było groźne. Broni Artur Boruc. Trudna sytuacja, 55 minuta, jak na razie nie miał pracy Artur Boruc, a jest dosyć chłodny. Tak, i piłka strzelona po tak zwanym koźle. Jest to faktycznie tam pod samą bramką, widać, że mamy troszeczkę ziemi, tam nie ma trawy i piłka kozłując może naprawdę sprawić psikusa bramkarzowi. Tym razem bardzo pewna interwencja Boruca. Podarczyk. Dobre teraz wyjście polonistów. Druga prostopadła do zagrania do Bąka. Nixon Czoto przerywa całą akcję, którą rozpoczął Maciej Michniewicz. Brawa dla Polonii za tą akcję. Widać było, że tu widać było właśnie grę, równą grę pomocy Polonii. Pięcioma zawodnikami atakowali Legię, wyszli bardzo szybko z kontrą, mają rzut rożny. Być może to będzie jakaś antidotum na tą grę w obronie swojego zespołu. Za mocno plewnia, goni piłkę Sobczak i tyle mu się udało wskórać, że Legia rozpocznie autem, a nie od bramki. Sokołowski. Dobrze, zapowiada się ta akcja legionistów. Nie było spalonego, ale podanie Sokołowskiego. Nie doszło do napastników. Polonia z autu. Stokowiec. Wyszła piłka poza boisko. Proste błędy w obronie Legii nie przynoszą żadnych konsekwencji. Dlatego może jest takim uśmiechem szerokim traktować Jacek Zieliński. Surma, Wukowicz, szeroko rozstawieni napastnicy, znów dobre tempo akcji, ale i dobry powrót Gołaszewskiego, pojedynek kapitanów, wygrany przez polonistę. To raptem 4 lata od momentu, kiedy Polonia przeżywała swoje wielkie chwile i to właśnie na stadionie Legii, tu wygrywając 3-0. Zdobywała Mistrzostwo Polski. Tu wygrywała Puchar Ligi, pokonując w finale Legię 2-1. Teraz tamten zespół rozsiany od Aten do Grodziska. A następcy mają trudne zadanie utrzymania się w Ekstraklasie. Sobczaka do środka, ale tutaj był tylko Szala.
spokojnie mógł podać piłkę Borucowi. Sokołowski czeka na piłkę. Tomasz Sokołowski, drugi po prawej stronie boiska, ale złe zagranie Łukasza Surmy. Gołaszewski ruszył tam Plewnia, ale Gołaszewski chce skierować akcję na prawą stronę i sączą to przed Krzysztofem Bąkiem. Jest sygnalizacja sędziego liniowego. Gdyby to podanie Dixona Czoto faulowanego, zdaniem asystenta arbitra, trafiło do Legionisty, gra nie zostałaby przerwana, a tak rzut wolny dla Legii. Jacek Magiera szykuje się do wejścia na boisko. Jest charakterystyczne to, że Legia w momencie, kiedy Paweł Sobczak zostaje w ataku, desygnuje tylko dwóch obrońców do obrony. Jest Jacek Zieliński, gra ostatniego stopera i z boku gra ten, który asekuruje, jest Szoto. Wymieniają się funkcjami. Albo Jacek Zieliński przejmuje Sobczaka i Szoto asekuruje, albo odwrotnie. Pozostali zawodnicy z obrony Legii włączają się w drugą linię, czym stwarzają przewagę, a przez to lepsze, szybsze rozegranie, doprowadzają do szybszego rozegrania piłki. Prawą stroną przedzierają się teraz Legioniści. Magiera już przygotowany do wejścia na boisko. Trzymał się przy piłce Łukasiewicz, Plewnia, na spalonym Sobczak. Może mówić troszkę o pechu, bo w pewnym momencie wydawało mi się, że dobrze wyczuł ruch obrony i na tym spalonym nie był. Tak, ale świetnie zareagował Szoto. Będzie widać moment chyba, w którym wychodzi właśnie do środka boiska. A teraz widzimy moment, nie próbował, opuszcza boisko. Tak, nie próbował wracać pod własną bramkę, bo wtedy na pewno sędzia by nie podniósł z pozycji spalonej. I Sobczak byłby w sytuacji sama są bramkarze. Jeszcze nie był w pełni sił Dixon Czoto, a zatem Dariusz Kubicki uznał, że godzina gry w tym meczu wystarczy. Tomasz Jarzębowski teraz cofnięty do obrony na pozycję Czoto, a Jacek Magiera zajmuje miejsce obok Łukasza Surmy na środku. W momencie zagrania piłki zawodnik Polonii to był Igor Gołaszewski na spalonym. Akcja mogła być niezła, wymiana piłki z Sobczakiem, gdyby właśnie nie offside. Jarzębowski do Łukowicza. Jeszcze raz Jarzębowski, Łukowicz, Surma. Cały czas pokazuje się Łukowicz. Dobry ruch Serba za tą akcją. Wydawało się, że lada moment kapitan Legii. Poda do niego piłkę. Sokołowski. Saganowski. Świetnie. Saganowski. Rzut rożny. Widać, że jest w bardzo dobrej formie. Potrafi się z łatwością urwać obrońcy. Widać, że czuje się pewnie na boisku, bo zawsze, gdy ktoś się czuje pewnie, to wychodzą wszystkie zwody, zagrania. Jak to mówią piłkarze, jest w gazie i faktycznie widać to po Marku. Z dużą determinacją gra. Trzeba zaznaczyć również, że tak w ataku, jak i w obronie, bo często jest tym pierwszym zawodnikiem, który próbuje już odbierać piłkę obrońcom. Pojedynek Stokowca z Włodarczykiem. Teraz obaj się śmieją, ale w pierwszym momencie Włodarczyk, nie, przesadziłem z tym, że Włodarczyk się śmieje. W pierwszym momencie napastnik Legii miał pretensję, że był przewracany po tym dośrodkowaniu Sokołowskiego, ale już sytuacja wyjaśniona, wznawia grę Kieszek. Surma, Łukowicz, przy nim Łukasiewicz w stronę
Jarzębowski za mocno do Magiery. Michniewicz. Przewracany przez Magierę. Przerzut na lewą stronę. Lewnia. Bardzo niecelnie. Strzał statystyczny. Nic więcej. Przez naszą reprezentację meczu szukała pozytywów, mówiąc, że drugą połowę zremisowaliśmy. Zaganowski, i to wydaje się, nawiązując do tej anegdoty, jest też szczytem marzeń Polaków. Myślę, że dobrym byłoby rezultatem oczywiście remisowa ta druga połowa, chociaż oni na pewno walczą jacek o to, aby strzelić przynajmniej tutaj jedną bramkę, tą honorową. Miejmy nadzieję, że im się to uda, bo determinacji widać w tej drugiej połowie. Polonia ma dużo, dużo więcej niż ten występ w pierwszych 45 minutach. Paweł Wanasa-Kołowski przez Bąka. Już gra przez legionistów wznowiona. Łukowicz pokazuje się znów z kanałem, podanie do Sokołowskiego. Ale czysty wślizg, Szymanka ratuje sytuację. Łukowicz, niczym pracownik wodociągów miejskich, rozdziela dzisiaj te zagrania. Dobre spotkanie Łukowicza. Szuka swoich napastników. Stara się otwierać im swoimi podaniami drogę do bramki. Ale tutaj w tej sytuacji bardzo pewne zachowanie polonistów w obronie. Stokowiec. Blisko siebie trzech polonistów. Żadnemu z nich nie udało się przejąć piłki. 25 minut do końca. To z kibiców Legii spodziewał się jakiegoś wyjątkowego pogromu. To na razie jest trochę rozczarowany. Legia miała swoje szanse w drugiej połowie, nie potrafiła ich wykorzystać. Szalał przed nim Sobczak. Szalał. Łukowicz do Sokołowskiego. Dobre, szybkie odebranie. Sokołowski już tam dubuje pozycję prawoskrzydłowego. Szala nie ma spalonego. Szala płasko! I przecina to zagranie Szwed. Dobre dośrodkowanie Szali, ale gdyby Tomek Sokołowski wcześniej dał tą piłkę na tak zwany obieg, ta akcja byłaby jeszcze płynniejsza, a Szala Cejuski miałby ten ułamek sekundy na to, aby to dośrodkowanie było jeszcze lepsze w jego wykonaniu. Rzut rożny dla Legii. Pole karne Jacek Zieliński. I strzał nad bramką. Ale nie Zielińskiego, a Marka Saganowskiego. Cierpią w całej tej akcji Stokowiec. Będziemy pierwszą przerwę w grze. Będzie opatrywany poza boiskiem. Znam jak grę Paweł Kieszek. Więc jeszcze raz poprzednia sytuacja. Byliśmy oko kamery skierowane na Saganowskiego, dlatego aby zbliżenia nie było widać. Wyraźnie co tam zdarzyło się 2 metry dalej Sokowcowi. Łukowicz. Magiera za słabo do Saganowskiego. Sokowiec już za moment powinien wrócić na boisko. Piłka pozostaje w boisku. Szybko zorientował się Jarzębowski. Zieliński do Boruca. Polonia w komplecie. Dobrze Szwed. Już przy piłce Szala, Sokołowski. To wczoraj podanie do Surmy. Zieliński. Magiera. Łukowicz.
agresywni poloniści w tej części gry w środku boiska. Troszeczkę trudniej, jakby Legii było rozgrywać te piłki. Już to nie jest takie rozgrywanie takie pewne z pierwszej piłki. Zmuszają pomocników do tego, aby wycofywali do swoich obrońców. Tam już ich dwóch napastników próbuje obserwować. Także w taki sposób właśnie gry powinien być prezentowany już w pierwszej połowie. Zieliński, Surma, Jarzębowski, wymiana piłki z Bukowiczem, Jarzębowski, Sokołowski. Znajduje się tu świetnie Surma, trzyma tempo tej akcji przed podaniem do Sokołowskiego. No i faul Bąka. Tymczasem skurcze mięśni Macieja Michniewicza. Rzut wolny na Legii. Szybko wykonany przez Sokołowskiego. Wukowicz, miękka podcinka, pole karne. No i kiks Stokowca, który szczęśliwie dla Polonii kończy się tylko rzutem rożnym. Wydaje mi się, że dosyć łatwa piłka w granach pola karnego. Wydawało mi się, że łatwiej byłoby wybić głową tą piłkę z pola karnego. Czekając, aż ona spadnie na nogę, jest to zawsze ryzyko, że napastnik uprzedzi, a tym bardziej, że było już to tylko 5 metrów do bramki. Tomasz Sokołowski. Dobre dośrodkowanie. Paweł Pieszek już łatwo łapie strzał Jarzębowskiego. Śmigała za ostro. Z szacunkiem w pojedynku kapitanów obu zespołów. Szybko załagodzona atmosfera. Tak, Darek Bierze popełnił fał, przeprosił Łukasza. Atak z tyłu, dosyć groźny atak. Co się, że Łukaszowi nic się nie stało, bo bez kontroli nad piłką Darek jakby spóźniony w tej akcji. Dobra decyzja sędziego. Prostopadłego zagrania do Sokołowskiego. Ładnie zmylił Michniewicza. Sokołowski przejął piłkę, tylko uciekła mu już, gdy chciał z nią biec w pole karne. Fala przelewa się przez trybuny stadionu Legii. Następny mecz bodajże z Polkowicami. Wielki czwartek. A myślę, że znów jest szansa na to, że bilety będą wyprzedane, choć to już nie derby. I nie rywal z górnej półki. Lewnie. Pokazuje się Gołaszewski. Rusza Gołaszewski lewą stroną. Plewnia. Troszeczkę za słabo do Gołaszewskiego. Musiał poczekać na piłkę kapitan Polonii. Gołaszewski. A no właśnie. Wydała to koło syna, powiedziałem, że to powinien kapitanów. A kapitanem jest Gołaszewski. Gołaszewski. Przed polem karnym, ale łatwa strata. Legia szybko próbuje tu uruchomić Włodarczyka. Saganowski czekał na błąd Szymanka. Nie ma spalonego, ale też i za daleko miał do piłki Paweł Sobczak. Sokołowski. Robią do przodu Włodarczyk i Saganowski. Traci piłkę Jarzębowski i fauluje. Będzie rzut wolny dla Polonii. I tak sobie nam Grzegorz powolutku upływa ta druga połowa. Już tak nie chciałem mówić tego w przerwie, ale no, jest wiele przypadków. Teraz we współczesnej piłce, jak który zespół wysoko prowadzi po pierwszej połowie, to rzadko, a ja już nie pamiętam takiego przypadku, rzadko powtarza to samo poprzednio. Jacek, trzeba zaznaczyć jedną rzecz, że Legioniści naprawdę włożyli dużo serca, dużo zdrowia, zostawili w pierwszej połowie bardzo wysoko, atakowali pressingiem obrońców, to też troszeczkę kosztuje sił, tak jakby obrońcy mieli, obrońcy Legii do przerwy mieli mniej pracy, tak teraz troszeczkę więcej, biorą się za rozgrywanie, często mają kontakt z piłką, te akcje zostały troszeczkę spowolnione, ale teraz są dwie rzeczy, co mają na to wpływ. Na pewno reakcja Polonii, na pewno ich determinacja w drugiej połowie, aby tutaj naprawdę nie było już wyższego wyniku, wyższej kompromitacji w ich wykonaniu, przede wszystkim w grze obronnej.
ale i z drugiej strony też pewnie jakaś taka chłodniejsza kalkulacja Legii. Mając 5-0, mają czas na to, aby spokojnie rozwijać piłkę, aby szanować siły, nie narażać się przypadkowo na jakieś niepotrzebne kontuzje i to są rzeczy, które mają na to wpływ. Rzut wolny dla Polonii. Paulowany Sobczak. Bilety na derby, a warto powiedzieć, że już trwa sprzedaż biletów na mecz Lech Legia, który odbędzie się w następnej kolejce, w następną sobotę. No i podobno już w pierwszym dniu sprzedaży w Poznaniu poszło 9 tysięcy biletów. Teraz po dobudowaniu nowej trybuny gospodarze liczą na komplet na meczu z Legią. Jestem spokojny, że rzeczywiście komplet na trybunach zasiądzie. Ja również wierzę w to, że w Poznaniu będzie komplet publiczności, a co najciekawsze, będzie dobre spotkanie obfitujące w dużo podobnych akcji, które dzisiaj mamy przyjemność oglądać tutaj przy Łazienkowskim. Trzymany chyba Saganowski przez Michniewicz, ale pan Piotr Święs dość liberalnie patrzył do całej sytuacji. Saganowski, ale niczego to już nie zmieni. 75. minuta meczu. Wciąż wynik z pierwszej połowy. A konkretnie z 22 minut tej pierwszej połowy, bo w takim odstępie Legia strzeliła 5 bramek. Saganowski, Włodarczyk, Saganowski. Nieustępliwie Marek Saganowski, ale wiązało się akurat w tym przypadku z faulem na Szwedzie. Tutaj żadnych wątpliwości. I zmiana druga w ekipie Legii. Opuszcza boisko Piotr Włodarczyk. Trzeci mecz w tym swoim trzecim już w pobycie w Legii. I dwie bramki. Myślę, że Włodarczyk jest zadowolony też z tego występu. W jego miejsce z numerem 17 pojawia się Manuel Pablo Garcia. Wspaniałego widowiska w jak najbardziej sportowej atmosferze. Naprawdę może być mecz, jeśli chodzi o prawo, o widownię, mecz rundy. Dobrze, do pewnego momentu zapowiadała się ta akcja Legii. Ale będzie tylko out. Już blisko pola karnego. To, co powiedziałeś, a to wcześniej o kibicach, miejmy nadzieję, że tak będzie. Faktycznie piłkarze od początku sezonu naszego ligowego w Polsce pokazują dobrą grę, pada dużo bramek, miejmy nadzieję, to przyciąga kibiców, to przyciąga ludzi, to jakoś powoduje, że ci ludzie z powrotem zaczynają wierzyć, że na naszych stadionach są dobre spotkania, są dobre mecze i że jest bezpiecznie. Dajmy im możliwość tego, aby faktycznie przychodzili całymi rodzinami i aby mogli się czuć tam bezpiecznie, dopingując swoje zespoły, bo często jest tak, że kibic nowy kibic, który przychodzi na stadion, może się zrazić, czy faktycznie na ten stadion już nie wrócić, mimo że w sercu zawsze będzie miał swój jakiś tam ulubiony, ukochany klub. Rzutka w pole karne z rzutu wolnego przyznanego przed chwilą Legii. Wybita daleko piłka tu na połowie Legii, oprócz Boruca tylko Szala. Jeszcze raz Szala, Stokowiec, złe wybicie, szybko starał się zgrać Magiera na lewą stronę.
Zrobił to niedokładnie. Łukasiewicz. Na lewą stronę. Tomaszewski. Sobczak. Przedziera się, przedziera mozolnie Sobczak. Teraz szuka po prawej stronie Michniewicza. Michniewicz wyraźnie opadł w sił. Teraz znów niedokładne zagranie. Ruszył Saganowski. Manuel Garcia biega w pole karne. Saganowski. Podanie do Sokołowskiego. Sokołowski. Świetna piłka. I tylko zabrakło czystego uderzenia Jacka Magiery. Brawo dla Sokołowskiego. Świetne zagranie, tak jak pan powiedziałeś wcześniej. W pole karne. Zbyt mocno troszeczkę, ale naprawdę nie należy wymagać, aby każda piłka zagrywana w pole karne była dokładna, była co do centymetra dogrywana. Sama akcja i pomysł jej świetny. Brakowało paru centymetrów, aby zakończyć jak ze strzałem, ale i tak się należy Legii brawa za tą akcję. Zieliński. Na prawą stronę do Garcia. Jeszcze raz Zieliński. Łukasiewicz, Dźwigała, Czystoszala, faulowany Surma i to będzie żółta kartka. Posłuchajmy może wywiadu z Piotrem Wolewczykiem. Panie Piotrze, taka może informacja nowa dla pana, siedzący na trybunach Paweł Janas. Andrzej Niemiec kontuzjowany i waha się, czy dowołać Marka Saganowskiego lub Piotra Włodarczyka właśnie. A to widzę, że trener Janas się mną zainteresował, cieszy na pewno. No ale Marek jest też dzisiaj w wyśmienitej formie, czyli 3 bramki. W sumie ja też jedną dołożyłem, trzeba się tego cieszyć. No zobaczymy, co trener zrobi. 5-0 do przerwy, w takim meczu pan jeszcze nie grał. Nie, tak żeby do przerwy prowadzić 5-0 to już bardzo, bardzo dawno nie grałem. W ogóle nie wiem, czy grałem w takim meczu. Dziękuję uprzejmie. 5-0, 80 minuta meczu. W pole karne, Saganowski, biega tam Tomasz Sokołowski. Sokołowski, Saganowski, ciasno i kończy się to szóstą, zdaje się samobójczą bramką dla Legii. Igor Gołaszewski pakuje piłkę do własnej siatki w 81 minucie meczu. Prawdopodobnie nabawił się jeszcze przy tym kontuzji. Ziemi, trzyma się za łydkę. Bardzo źle to wygląda i za kolano. Nie chciałbym być tutaj złym prorokiem. Brałem udział kiedyś w podobnej sytuacji. Można powiedzieć, że z niczego. Nabawiłem się dosyć groźnej kontuzji, zerwania wiązadeł krzyżowych. Czasami takie złe stąpnięcie czy upadek w jego przypadku może spowodować tak przykrą kontuzję. Miejmy nadzieję, że życzymy Igorowi, aby to nie było nic groźnego, aby mógł wrócić do gry. Bo to, że strzelił samobójczą bramkę, nie jest na pewno taką złą rzeczą, co może jeszcze mu się przytrafić. No właśnie, kto ją strzelił, bo to uderzenie głową Gołaszewskiego trafia w słupek. Odbita piłka i w zasadzie jest to samobójcza bramka Kieszka. Tak mi się przynajmniej wydaje. Nie wpadłaby piłka do bramki, gdyby nie Kieszek. Sześć, zero. Jednemu to wiatr, czy Jacek wie, kontuzja Igora Gołaszewskiego, szósta bramka. Można powiedzieć taka z niczego, bo tak naprawdę Legia nie stwarzała tak wielu sytuacji do tego, aby mogła tutaj częściej kąsać. Mówię, przypadkowa troszeczkę akcja, po której Igor trafia piłką w słupek, a bramkarz Polonii sam potem kieruje do siatki. Mocno utyka Igor Gołaszewski. Czy wróci do gry? Będzie zmiana w drużynie Legii. Pojawi się na boisku Adam Dmitrzuk. Zdaje się, będzie pierwszoligowy debiut. To będzie miał co wspominać Dmitrzuk. Po latach. Gołaszewski za chwilę wróci na boisko. 6-0. To właśnie taki wynik przydarzył się ten szok w poprzednim sezonie. Walczył w narożniku Szwed. Teraz zmiana w
drużynie Legii opuści boisko Wojciech Szala, w jego miejsce Adam Dmitrzuk. Trzecia minuta, dobiegła końca, spuszczone nisko głowy polonistów. No, walczyli z dużo większą determinacją niż w pierwszej połowie. Długo udawało im się uniknąć utraty następnych goli. Chociaż w tym przypadku na razie następnego gola, bo tylko jedną bramkę dołożyli legioniści w drugiej połowie meczu. Lobować pieszkę. Pomysł dobry Jacka Magiery, ale wykonanie bardzo złe. Wydaje mi się, że nawet gdyby ta piłka zmierzała górą w kierunku bramki, bramkarz był tak blisko, że bez problemu zażegnałby na zwycięstwo. Łukował Sokołowski, Garcia, Bukowicz, już ruszył Garcia, troszeczkę może za wolno, ale jest Argentyńczyk w polu karnym. Ratuje sytuację Szymanek. Kolejny Wukowicz bardzo dobrą piłkę zagrywa w pole karne. Garcia jakby nie od zewnątrz ścinał do środka i był bardzo bliski prowadzenia tej akcji. Będzie chyba takie rozegranie próżnego. Nie. Sokołowski. Wybita piłka, ale Magiera znów na lewą stronę do Wukowicza. Wukowicz, Sokołowski nie ma spalonego. Dużo czasu ma Sokołowski. I 7-0. Był tam Adam Dmitrzuk, ale zaraz za chwilę zobaczymy, czy to on strzelił bramkę, czy znów mieliśmy bramkę samobójczą. Wydaje mi się, że to Dmitrzuk strzelił tą bramkę i byłaby to niesamowita sprawa dla tego człowieka, tak jak powiedziałeś wcześniej, będzie pamiętał ten debiut, teraz będzie miał podwójną okazję do tego, żeby strzelił swoją pierwszą bramkę. Znów świetnie, to wszystko zaczęło się od Wukowicza, podbita piłka. Nie, chyba samobój. Chyba samobójcza, faktycznie z tej sytuacji nie było dobrze widać. Tak, ta. Samobójcza bramka. Ale współudział do tego, żeby ta bramka padła, Dmitrzuka jest bardzo duży. Absorbował obrońcę i niejako zmusił go do tego, aby ten niecelnie uderzył piłkę. Ma na pewno tym swój wkład. To zdaje się był Wojciech Szymanek. No dziwne, to dziwna sytuacja. Grzegorz, 5 bramek Legii w pierwszej połowie, 2 w drugiej, ale 2 samobójcze. Te sytuacje obie przy 6 i przy 7 bramce jeszcze będą rozsądzane, bo przez Pikera są podawane inne informacje o samobójczym golu Głaszewskiego, a teraz o strzale Dmitrzuka. Jacek, mamy tą przewagę, że widzimy tutaj no właśnie na ekranie. I myślę, że łatwiej to skorygować, chociaż nie zawsze kamera jest tak ustawiona, aby można było widzom podpowiedzieć, czy faktycznie dana akcja kończy się w ten sposób, który my tutaj widzimy lub kibice z trybun. No ciężkie zadanie, nie mając przekazu telewizyjnego, rozsądzać, kto te bramki zdobywał, skoro zdobywane są w takich dosyć dziwnych okolicznościach. Ale to jest czas na to, aby to później już spokojnie wszystko tak naprawdę ustalić. Dla Dmitrzuka i dla całej Legii nieważne jest, kto te bramki strzela, ważny jest zespół. Prowadzą w tym momencie 7-0. Jest to niejako rekord na pewno tej rundy rewanżowej w Polsce i każdy inny zespół, który będzie grał w tej rundzie, będzie miał trudne pole do popisu, aby ten rekord jeszcze bardziej wyśrubować. Szczerze mówiąc, 6-0 pamiętam dla Legii, ale 7-0 już miałbym trochę kłopotów. W poprzednim sezonie takie rekordowo wysokie zwycięstwo 9-0 odniósł Górnik nad Pogonią Szczecin. Możemy tylko powiedzieć, że jest to wyrównanie najwyższego zwycięstwa w historii nad Polonią, bo przypomnę, w 31 roku 8-1 wygrała Legia, teraz jest 7-0. Znów musiał bronić Boruc. Na takie pojedyncze wypady stać tylko Polonię. W tym przypadku całą akcję kończył strzałem Igor Gołaszewski.
pewno zauważy, że Legia już po skończonej akcji ofensywnej już nie wraca całym zespołem pod własne pole karne. Często zawodnicy już się oszczędzają, jakby nie biorą na siebie odpowiedzialności, aby wracać za każdą akcją, przebiegać kolejnych 30-40 metrów sprintem. Jest 3-4 zawodników odpowiedzialnych za obronę, tym bardziej, że z reguły tylko dwóch zawodników Polonii zostaje z przodu i to w zupełności wystarczy, aby przerywać takie akcje. Końcowe minuty meczu w jedną stronę, ulica jednokierunkowa, dziś ulicą jednokierunkową była Łazienkowska. Sokołowski do Saganowskiego. Sobczak. Łatwo stracił piłkę. Zieliński. Polonia w 90 minucie meczu, Krzysztof Bom na prawej stronie, Jacek Zieliński, spokojnie, ale na rzut rożny, no, ma szansę jeszcze powalczyć o tego honorowego gola. Polonia biegną w pole karne Łukasiewicz i Szwed. Oni będą czekać na dobrą centrę Dariusza Dźwigała. Przedłuży drugą połowę meczu i jest honorowa bramka, ratuje honor Polonia, tę bramkę zdobywa Krzysztof Bąk. 7-1, 2 minuty dolicza arbiter. No nie do zera, to jest na pewno coś ważnego dla polonistów. Mówiłem o tym, że czekać będą poliści na dobrą centrę Dźwigały. Była świetna. Tak, i podkreślaliśmy to też wcześniej, że Darek właśnie potrafi bardzo dobrze rzucić piłkę w pole karne. Bardzo płaską piłkę, bardzo wygodną taką piłkę odchodzącą od bramki dla napastników. I w tym przypadku piękną bramkę strzela Polonia. Zasłużyła na tą jedną bramkę. Pierwsza bramka Bąka w Ekstraklasie. Legia jakby zlekceważyła może troszeczkę tą sytuację, jakby podeszła do tej sytuacji bez wiary, że Polonia jeszcze stać na jakiś taki jeden skuteczny strzał. Zawiedli się srogo. Brawo dla Polonii za to, że próbowali strzelić tą bramkę do końca i w końcu im się to udało. Jeszcze jeden znany fragment gry pod bramką Borusa i znów Dariusz Dźwigała, tym razem z rzutu wolnego. I znów niezła centra i jest drugi gol dla Polonii. No, nie wiem, już chyba w szatni byli legioniści. Igor Gołaszewski, zrobiło się 7-0, 7-2. Także no, za tę walkę do końca i za wykorzystanie tych dwóch sytuacji. Brawa dla czarnych koszul. Brawa dla Polonii. Zobacz, Jacek, jedną minutą Darek Dźwigała stworzył dwie sytuacje dla swoich zawodników. Zaliczył dwie asysty. On osobiście ma jakąś tam na pewno w środku satysfakcję z tych dwóch asyst, ale czym to jest do wyniku 7-2. Należą się im brawa, to co powiedziałeś, za to, że próbują do końca. Wynik jakby troszeczkę lepszy, 7-2. Więcej tych bramek, więcej emocji, więcej rzeczy, więcej dla nas, dla komentatorów, więcej sytuacji do komentowania. Myślę, że kibice w pełni usatysfakcjonowanie wyjdą ze stadionu dzisiaj. 9 goli przy Łazienkowskiej, a Łazienkowska już nie tak bardzo jednokierunkowa. Gdzieś tam przedarli się poloniści dwa razy i dzięki temu nie ma wyrównania najwyższego w historii zwycięstwa Legii nad Polonią. Jest zwycięstwo różnicą 5 goli i tak efektowne, i tak wysokie. 7-2 wygrana Legii w derbach Warszawy. 35 punktów będzie miała po tej serii spotkań Legia i będzie czekać na odpowiedź pozostałych zespołów
z czołówki. Grzegorz, tak można powiedzieć, że trudno było przypuszczać, że po tym meczu Dariusz Kubicki będzie miał jakieś krytyczne uwagi do swojego zespołu, a będzie miał. Będzie miał na pewno za te dwie sytuacje, bo to ewidentny brak koncentracji i zdecydowania w polu karnym. Nie ma może jakiegoś takiego wytłumaczenia. Na pewno, tak jak powiedziałeś, będzie miał do nich pretensje. Ja chciałbym zaznaczyć jeszcze jedną rzecz, że skoro trener Broniszewski kazał nazywać się osą przed spotkaniem, myślę, że pełne prawo dzisiaj Marek Saganowski ma prawo żądać, aby wołać do niego na przykład Szerszeń, bo był dzisiaj naprawdę bardzo, bardzo tym piłkarzem, który najbardziej kąsał drużynę Polonii. A osa, to jego dobrze pamiętam, bo kiedyś był też taki wolno jeżdżący skuter. Cieszą się piłkarze Legii, taka troszeczkę kropla dziegciu, wersję miodu, jaką niewątpliwie zafundowali dziś swoim kibicom legioniści. Przy stałych fragmentach gry stracili dwie bramki. To jest jakieś ostrzeżenie, to jest może coś, o czym w Legii będą w najbliższych dniach myśleli, bo czekają drużynę Dariusza Kubickiego trudniejsze mecze. Tak, mówię, zaznaczy, na pewno trener Kubicki pochwali zespół za akcje ofensywne, za to wszystko, co zrobili przez 90 minut pod bramką Polonii, natomiast skarci drużynę za tą niefrasobliwość w obronie, przynajmniej przez te ostatnie 5 minut, które stracili, a faktycznie w jednej minucie stracili dwie bramki. Natomiast dużo więcej do powiedzenia i dużo więcej pracy czeka trenera Bronisławskiego z drużyną Polonii, bo tych błędów dzisiaj poloniści popełnili zdecydowanie więcej. Chłodno, chłodno dziś w Warszawie, tylko jeden stopień powyżej zera. Szybko niektórzy legioniści zakładają kurtki, ale cieszą się razem z kibicami. Posłuchajmy.